Grzegorz Sypieski, witam w kolejnym wydaniu naszego kulturalnego donosiciela. Na początku, jak zwykle, zapraszam na przegląd najważniejszych kulturalnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Rybniku w ostatnim czasie. 3 grudnia w herbaciarni White Monkey zakończyła się trwająca od 21 listopada akcja charytatywna dla bezdomnych zwierząt. Inicjatorką pomysłu jest Paulina Scheuer-Wallo. Mimo że akcja trwała tylko niecałe 2 tygodnie, udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy dla rybnickiego schroniska. Zebraliśmy wiele fajnych rzeczy dla piesków, kagańce, dużo kocy, ręczników, karmę dla zwierząt, miski. Też okazuje się, że sporo pieniążków, jeszcze nie mamy kwoty podliczonej, ale na pewno jest tego troszeczkę. Akcję podsumował koncert zespołu Viv Arte. Wszystko jak sen, wariat, śniony przytom. Wszyscy, którzy przyczynili się do niej, mieli okazję w miłej atmosferze świętować wspólny sukces. Nikt nie wątpi w słuszność różnego rodzaju akcji charytatywnych ani związanych z tym wydarzeń kulturalnych. Są one świetną okazją do tego, aby pomagając w wyższej sprawie wziąć udział w koncertach, wystawach czy innych tego typu imprezach kulturalnych. Przede wszystkim dodatkowo nagłaśniają one akcje charytatywne, a co za tym idzie, skutkują lepszym efektem końcowym. Także i tym razem mieszkańcy Rybnika pokazali, że chcą i potrafią pomagać. Marcina Dańca nikomu przedstawiać nie trzeba. To bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Z okazji 30-lecia swojej twórczości wszyscy wielbiciele satyryka mieli okazję obejrzeć jego show 5 grudnia w Rybnickim Teatrze. Zainteresowanie było tak duże, że na 2 tygodnie przed występem wszystkie bilety były już wysprzedane. To jest po prostu niewiarygodne, że wyjeżdżam z domu i nie muszę się stresować, nie muszę łazić za wami i prosić, żebyście dodatkowo nagłaśniali tę imprezę Matko Boska, żeby przyszli ludzie. Rybnicka publiczność nie zawiodła. Jak widać, lubimy śmiać się z otaczającej nas rzeczywistości. Pana Rybnika do rzeźbi, rzeźbi. Graź, jakby ci płacili od nuty. A ja stoję, nie wiem co robić, to jadę. Sam artysta przyznaje, że pomysły czerpie z życia i doświadczenia. I taka jest chyba najlepsza recepta na sukces kabareciarza. Zawsze kiedy Marcin Daniec pojawia się na scenie, ciężko wyłapać chwilę, w której publiczność by się nie śmiała. Ja tu przyjeżdżam już tyle lat, że po prostu jakbym miał teraz 20 lat, przy takich reakcjach publiczności to bym sobie odkręcił parę kraników z wodą sodową i oszalał. To jest po prostu fantastyczne. Jubileusz kariery był świetną okazją, żeby zaprezentować się na scenie rybnickiej publiczności. Artysta zapowiada, że nie był tutaj ostatni raz i z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję oglądać go w Rybniku. Dojeżdżają do Katowic, to się rozpłakał. Dworca nie ma, ukradł. W poniedziałek 6 grudnia na lodowisku przy Rybnickim Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbyła się impreza pod nazwą Budzenie Świętego Mikołaja. Padający śnieg, wiele ciekawych atrakcji oraz sam fakt, że był to dzień spotkania z Mikołajem sprawiły, że na lodowisku pojawiło się wiele dzieci, zarówno tych mniejszych, jak i nieco większych. Najmłodsi mogli spotkać oczywiście świętego, a także pobawić się z elfami i wziąć udział w różnego rodzaju konkurencjach. Dodatkową atrakcją, która z pewnością zainteresowała przede wszystkim tych starszych, był pokazowy mecz hokeja pomiędzy drużynami Silesia Bulls i amatorskim zespołem z Rybnika. We wtorek 7 grudnia w klubie KC zagrał wrocławski muzyk Janek Samołyk, gitarzysta, wokalista oraz autor piosenek. Jego muzykę opisuje się jako mieszankę brytyjskiego rocka i polskiej poezji śpiewanej. Samołyk koncertuje sam bądź z zespołem. Zagrał już kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Jest laureatem festiwalu imienia Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie, a także finalistą konkursu młodych zespołów w Jarocinie. Jednym z jego największych sukcesów jest debiut na prestiżowym OFF Festiwalu, gdzie zebrał pochlebne recenzje m.in. lidera zespołu Mysłowic, Artura Rojka. Artysta został bardzo pozytywnie przyjęty przez rybnicką publiczność. Jego muzyka stworzyła niepowtarzalny klimat, który z pewnością na długo zostanie w pamięci wszystkich słuchaczy. Oprócz Janka Samołyka, podczas koncertu zaprezentował się także rybnicki zespół Kurczat.
A teraz czas na zaproszenia. Trwa drugie rybnickie Boże Narodzenie i kolędowanie. Wszystko rozpoczęło się w minionym tygodniu. Jakie ciekawe imprezy towarzyszyły temu wydarzeniu? O tym w materiale filmowym. Niedziela 5 grudnia, rybnicki rynek. Właśnie tutaj w centrum miasta odbyło się uroczyste otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego. Impreza przyciągnęła tłumy gości, którzy mogli podziwiać liczne występy artystyczne, a w szczególności barwny bajkowy korowód oraz niezapomniany mikołajkowy magic show. Kulminacyjnym momentem niedzieli na rynku było jednak zapalenie choinki, która przepięknie przystrojona i oświetlona zachwyciła wszystkich przybyłych. Nie były to jednak pierwsze akcenty związane z inauguracją drugiego rybnickiego Bożego Narodzenia i kolędowania. Już 3 grudnia, tuż przed południem, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce otwarcie wystawy prac uczestników warsztatu terapii zajęciowej nr 1 prowadzonym przez Polskie Towarzystwo na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku. Natomiast w Dzień Świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia, w rybnickim muzeum można było odwiedzić wernisaż wystawy Hej Kolęda Kolęda – Od Mikołaja do Trzech Króli. W trakcie wernisażu wystąpiła grupa szlachciców z zespołu Bałamuty ze Zwardonia i prezentowane były również prace ceramiczne o tematyce bożonarodzeniowej z pracowni ceramiki Zbigniewa Mury. Teraz zobaczymy, jakie imprezy w ramach drugiego rybnickiego Bożego Narodzenia i kolędowania odbędą się w najbliższych dniach. Na rynku nieustannie trwa jarmark bożonarodzeniowy. 11 grudnia, czyli w sobotę w godzinach od 16 do 19, można będzie posłuchać koncertu zespołu Arka Noego, a także kolędować wspólnie z zespołem Turnioki. Dzień później, również w godzinach od 16 do 19, na scenie pojawi się zespół Folk Operacja, a także Miejska Orkiestra Dęta Rybnik wraz z wokalistami, która zaprezentuje wspaniały koncert kolęd. Także w niedzielę w Chwałowickim Domu Kultury w godzinach od 17 będzie się odbywał wieczór sztuk Art Angel. W programie m.in. koncert Artura Tomasa na Fletni Pana, wernisaż wystawy twórców grupy artystycznej Art Angel oraz otwarcie wystaw fotografii Jacka Komorowskiego Poszukiwana i Andrzeja Waltera Zamyślenia. Wieczór będzie miał charakter kiermaszu świątecznego, dlatego też można będzie zakupić prezentowane produkty. Więcej o rybnickim Bożym Narodzeniu na stronie www.rybnik.eu. Już jutro, czyli w piątek o godzinie 19, będzie miało miejsce uroczyste otwarcie galerii Color Glass w Rybniku. Tak powstaje witraż. To bez wątpienia proces żmudny i pracochłonny, ale końcowy efekt jest imponujący. Najważniejsza w witrażu jest kreska, pomysłowość, niepowtarzalność. To, że ten witraż jest właśnie taki, świadczy o tym wiele rzeczy, które w tym witrażu można wykorzystać, czyli wszelkiego rodzaju opale, cała gama kolorów, rodzajów faktur szkła. No wszystko, co można zrobić. Można, no naprawdę wiele. Tematem takiego witrażu są nie tylko elementy sakralne, ale wszystko to, czego zażyczy sobie klient. Nie liczy się wielkość, a treść i złożoność końcowego dzieła. Taka praca trwa długo, w zależności od ilości elementów. Przykładowy witraż wielkości A4 składający się z 200 elementów. Trzeba na niego poświęcić tak 2 dni pracy. Otwarcie galerii witrażu Color Glass odbędzie się 10 grudnia o godzinie 19. Imprezę uświetni koncert zespołu Zawiało. A wszyscy, którzy zainteresują się tworzeniem witrażu, będą mogli zapisać się na szkolenie, aby samemu móc spróbować tej trudnej sztuki w domu. Również jutro od godziny 23:00 noc kina w Multikinie. Wszystkich kinomanów serdecznie zapraszamy. Multikino zaprasza na Noc Kina. W piątek 10 grudnia z biletem na Noc Kina przemieszcza się między wszystkimi salami i oglądaj filmy do rana. Horrory, dramaty, sensacje i filmy 3D. Noc Kina już 10 grudnia. W niedzielę 12 grudnia o godzinie 19 w Rybnickim Centrum Kultury odbędzie się finałowy koncert bożonarodzeniowego Silesia Gospel Festival. Wszystkich amatorów tego typu muzyki i nie tylko serdecznie zapraszamy. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Kulturalnego Donosiciela. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za tydzień.
Program zrealizowany na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika w ramach projektu Kultura Rybnik EU współfinansowanego przez Unię Europejską.